Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. Mamy jeszcze dwa mecze, jeden chciałem nagrać, nagrałem co prawda, wygrywałem. Ale kurde, ktoś mi zawsze musi przeszkodzić i się tym kończy właśnie, że przegrywam. Jakiś dupek z Evertonu, on zjechał mnie no, tak po prostu. Dobra, mniejsza z tym. Tevez i tak będzie grał, bo to trzeba mu dać szansę. Ale no nie może też zawalać takich szans. Dwa ostatnie mecze i szanse na awans. Na mistrzostwa już nie ma szansy. Jeżeli teraz przegramy, to kolejny raz zostajemy w lidze szóstej i wybieram sobie kolejny skład, z którym bym sobie miał grać ciągle tą ligę szóstą, dopóki bym do tej piątej ligi nie dotarł. Nie wiem jak to będzie teraz. Ten mecz chyba będzie najbardziej istotny, kluczowy. Bo jeżeli teraz to za... Nie chcę tego, kurde. Bo jeżeli teraz to zawalę, no to już zostaję w szóstej po raz enty. Dobra. I zaczynamy. I niech się dzieje co chce, bo już mi to jest w sumie obojętne jak to się odbędzie, ale mnie będzie zależało przede wszystkim na tej wygranej. Więc kurde, nie wiem jak on to zrobi. Ten Higuain i jego cały skład argentyński. A co mnie obchodzi, to że mnie jakiś gościu wyprzedził. To jest takie trochę wkurzające, jak ktoś się informuje o tym, że ktoś mnie wyprzedził wszędzie. A co mnie to obchodzi? O kurde. A pojedziemy sobie w czarnych. Polak? Nie. Ale co on tu ma? Chuj. BPL. To takie ciężkie BPL. Małe Elbeka w informie. Z Arsenalu. Fajnie, fajnie. Dzisiejszy ja bym mnie to obchodziło. Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Przewiniesz to? No nie, no nie chcę przewinąć. Woli oglądać. Okej. Okay. To pooglądamy sobie, jak jego skład zaraz przegra. Ucztę to zaraz ty będziesz miał przy stole z matką, która ma pryszcze. Taką będziesz miał ucztę. O, dobra, przewinął w końcu. Dobra, teraz trzeba uważać, bo to już nie będą żarty. Teraz nie może mi nikt przeszkodzić, bo to jest, tak jak powiedziałem, już kluczowy mecz. Trzeba przynajmniej jednym golem wygrać, a jak nam się nie uda, no to po prostu klops. Dobrze. Tu podanie zajebiste do Shirlego, gdzie tam w ogóle podania nie miało być. Dobra, Tevez. Teraz zaraz poda do Di Marii. Dobrze, z jakim opanowaniem. I szykujemy dośrodkowanie. O kurde. Co robisz, pauzę? Patrz jaki dzikus. Teraz podanie. I chuj z tego podania. Ale Van Persie jego stracił. Nasz Tevez również stracił. Kurde. No, jak na razie to idzie łatwo. Chociaż tu żartów nie ma. Lol, co to było? Nie wiem, czy to można w ogóle określić podaniem. Bo to tak śmiesznie wyglądało. Dobra, Lavezzi. Lavezzi może znam... kurde, widzieć. I ta jego obrona. No fajnie, Ezil faulował. No właśnie. To on myśli, że jak jest Niemcem, to już może. Dobra, Zabaleta chciał z główki, nie wyszło mu. Dobre, dobre, Tevez. Dobra, teraz Di Maria i znowu dośrodkowanie. Jebut. O, Higuain chciał już z główki, ale co on robi te pauzy? Co, boi się mnie? Przecież on to ma lepszy skład, chyba. Kurde, wiercą mi, wiercą, zaraz to okno zamknę do cholery. Co on będzie tu kombinował teraz? No ale on te, pewnie to wyłapie.
Ja pierdolę, chyba będę musiał okno zamknąć, bo masakra. Czekajcie. I chuj, i już więcej mi nie będzie wiercił. Ja pierdolę. Dobra, Higuain chciał z główki, ale niestety obronił to jego bramkarz Czech. I uważać. A co chwilę mu piłkę odbieramy, to w sumie nic dziwnego. Mm. Taki strzał na odpał. Brawa dla bramkarza. Aha. Dobra. I znowu stracił piłkę. I znowu mamy okazję na atak. I Higuain po raz enty chciał. Ło! Coś nowego ta Argentyna robi. Bo w sumie takich akcji jeszcze nie było, ale Higuain mógł od razu strzelać, no. Dobra, piłka nasza. Coś ten jego skład nie działa za bardzo. Nie dopuszczamy go w ogóle do ataku. Dobra. Ale trzeba uważać na Juana Matę. Bo to jest twarde bydle. Ale obronę ma tutaj dość odpychającą. Dobra, Higuain. Jebut! I spudłował. Trochę dziwnie, ale no spudłował. Ale ma teraz okazję na atak. Bo mamy skład, w którym się łatwo przebijamy. Lol. Ej, nie wierzę! Coś ty zrobił? Lol. Jak on tą piłkę przejął? Dobra, Di Maria znowu. Di Maria! Jebut! O kurde, trochę tak nie wyszło. Tevez, dośrodkuj. Jebut. I nic. Kurde, tak trochę kiepsko. Bo znowu dobrze broni. Ale słaby w ataku. No i super, Di Maria. Mogłeś markować tą piłkę. Dobra. Coś mnie tam... Kurde... Tevez, podanie, no, zajebiste podanie do Di Marii, no, zgranie w chuj. Dobra, trzeba uważać na Shirlego. Dobre, wyciep to Demichelis i teraz podanie Di Maria do Higuaina. Chociaż to powinno być na odwrót trochę. Okej, okay. Takie podanie nie wiesz, takie niewypalone, ale teraz podał do Lavezziego. Piłka się nie zatrzymała, on szykuje dośrodkowanie. Mascherano chciał strzelić, ale nie wyszło. Niestety jego bramkarz jak zwykle broni. Teraz uważać, bo teraz obrona nieco wyszła poza lukę. Dobrze, z opanowaniem Samuel odebrał im piłkę. Lecz znowu szykują się do ataku. Pięknie Samuel na klatę przyjął piłkę. Demichelis wykopał. Co mi tu, kurde, kapkujesz tą piłkę, gnoju. Nic ci nie wyjdzie. Dobra, Ansaldi ładnie. Aha. Fajnie, że jeszcze jego piłka. Nie wiem, co ten Tevez odwalił. Aha. Dobra, szykuje na nas dośrodkowanie. O kurde, uważać. Dobrze. Demichelis, no biegnij po tą piłkę, Higuain. Chcesz strzelić gola czy nie? Bo ja nie wiem już. Spudłował jego Welbeck. Taki trochę po dziadowsku. Welbeck. No i tak jest gównem w Arsenale. Tak samo jak Szczęsny. O kurde, uważać, uważać! Spalony. Dobrze. Cieplutko było, ale już się załagodziło po zaobserwowaniu arbitra liniowego, że no był spalony. Dobra, Demichelis, podanie do nie wiem kogo. Teraz Samuel podał też nie wiem do kogo. Ale Tevez jakimś cudem tą piłkę wyłuskał i teraz Di Maria dośrodkuje. No i kurde gówno, no. Co chce akcji wyprowadzić, to Higuain tego nie wykorzystuje. No i kurde już, Jesus Navas.
No nie, no ja tak po prostu nie mogę grać. No i Higuain zaraz zejdzie, no. Bo nic nie robi, no tak naprawdę. Nic jeszcze nie zrobił. Przewin to. Przegrasz to. Jeszcze to przegrasz. Dobra, walcz o piłkę. Się nie poddaje. I ta ma przewagę, no. Ponownie w sumie. Kurde, nie. Nie mogę mu dać strzelić. Nie. Nie, jeszcze nie w tej połowie. Dobra, tu podanie do Di Marii. Jeszcze coś można zrobić. Idź, biegnij. Biegnij. Dobrze. Dobrze. Jep. Jak Higuain tu chciał to zrobić, ale mu nie wyszło. No i super, przegrywamy. Znowu. Ale no, no Higuain tu nic nie chce grać. No i tu jedno pudło, które mógł wykorzystać. No i Jesus Navas nam strzelił. I znowu Aguero muszę wpuścić. O, fajnie. Odjazd. Szybciej, co się dzieje? Czyżby koleś rekwitował? Coraz mniej czasu do końca, przegrywają. Słuszna decyzja trenera, decyduje się na zmianę. Przewin to, co mnie to obchodzi? Sędzia właśnie rozpoczął drugą połowę. Dobra, Lavezzi. Teraz robi podanie do Di Marii i na spalonym. O Boże. Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Przewijaj to! Na kim mi każesz takie coś oglądać? Ja ci to i tak doremisuję, spokojnie. Tylko znajdę na to odpowiedni moment i normalnie będziesz zniszczony. Wyciepuj to! No, koleś pewnie będzie awk. Założę się. W sumie. Jak teraz będzie awk? Ale nie jest awk. Dobre przejęcie, brawo! No jest awk. No trzeba mu strzelić. To jak najprędzej. Uderzenie w stronę bramki. Nie złapał tej piłki. Awk jest. Dobrze. Trzeba to wykorzystać. Udanie przejął piłkę na połowie rywala. Czy to wykorzysta? No fajnie, że mi boty zabierają piłkę. Co za dziady. Szansa. No będzie gol. Dobrze. Fajnie. No i znowu Lavezzi, no. On tu robi cuda. I dobra. Trzeba zjechać tego dziada. Skoro awczy, to go możemy zjechać do bólu. A w sumie nie wiem, dlaczego wypuściłem tego Aguero. Sorry, skoro teraz koleś będzie awk, no to teraz będziemy go ogrywać. No co ja będę? Chcę 3 punkty, dostanę te 3 punkty. Okej, dobra, dawaj tą piłkę. Ja pierdzielę. Te boty są jakieś niewychowane. Dobra, teraz Palacy sobie biegnie. Realizator prezentuje nam statystyki. Patrzcie go, proszę bardzo. Strzelał na bramkę. Tylko bramkarz przed nim. No strzela. I chuj rożny. Nie wiem, czemu tak Palacy mocno strzelał. A, on teraz nie będzie mógł przebijać. No super, super. Aha, wstawaj! Ja pierniczę. Dobra, Palacio. Really? Czekaj, nie, niech da nam rożnego. Dobra. Ale co to Palacio odwalił? No nie wierzę. No luju, Aguero! Czemu mu dajesz piłki? Ty żulu. No nie, ja chcę to wygrać. Nie ma takiej opcji. Starczy, że będę wygrywał jednym golem. Mam już przewagę. Dobra, Tevez. To niech teraz Tevez strzeli. Nie mogę. Naprawdę, Tevez. Musiałeś się napędzić. Kiks, kurde. Kiks zaraz będziesz miał na mordzie. Szpakowski. Kurde, nie ma takiej opcji, żebym ja to teraz przegrał. A, nie ma takiej opcji.
Trafił mi się taki przeciwnik, który jest AFK. Teraz muszę to wykorzystać. Czy to wykorzysta? Będzie strzelał? O, przymierzył teraz z woleja. Nie, Boże, Lavezzi! Naprawdę, gramy z AFKiem, a ty zawalasz takie akcje. Co za luj. Nie, nie, się teraz to muszę wygrać. To gorzej, gorzej mi się gra z AFKami niż z zwykłymi. Czekaj, napiję się, szybko. I gramy od razu. Koleś AFK to... Da, trzeba wykorzystywać takie okazje. Czy to wykorzysta? No, chciał teraz popisać się ładnym, prostopadłym dograniem. Czekaj. Ale niestety nie wyszło. Gra będzie wznawiana od bramki. Ja pierdziela, Aguero. Coś ty odwalił. Przecież mógłby być rożny. A ten w ślizgi robi. Kurde, na sakach ty jesteś, czy na boisku? Ja pierdolę. Nie, nie. Aguero jeszcze gorzej gra od Higuaina. Nie, ja to muszę wygrać. Ja to muszę wygrać. Dobra, Palacio. Może być groźnie. Czy to wykorzysta? No, i ładnie. No i bawimy się, no. Tak trzeba się z nim bawić. Skatować go trzeba i tyle. No brawo, znakomicie wprowadził się. O, chyba już wrócił do gry. A po prostu ja tu tak przewinąłem, że tamten po prostu... No lawczy dalej, no. Ja go zjadę, no. Nie ma litości, na ligówkach nie ma litości. Dobra, człowieku, szybciej. No, czas ucieka. Ja nie mogę. Ma taki skład odrąbany. A, awczy. Fajnie, Aguero, cudnie. Ależ niesamowity atak obrońcy. Kurde, nie przepchnie się przez kąpanego. A czemu? Z indywidualnego pojedynku. Czy to... No, będzie gol! Ależ był blisko. Super! Super! Zabierzcie mu tą piłkę, co? Ja pierdziele, nie umiecie mu piłki zabrać. No i dobrze. No i 3-1. Koleziawczy, a my wykorzystujemy okazję, żeby przewagę zdobywać. To nie jest facet, to jest babochłop. Zapamiętaj to sobie. No i jedziemy, dziada, no po całości, nie ma litości. Nie nadrobi takiej straty, nie ma mowy. Nie. Już mam przewagę dwóch bramek, a koleś dalej awczy. Czyli nie angażuje się, a my po prostu wykorzystujemy okazję, żeby go jak najbardziej zjechać. Dobra, okej. To jest w sumie trochę wstyd, żeby na takich ligówkach się rzeczy działy. Czy to wykorzysta? Jest okazja. Aha. Piłka poza boiskiem i będzie rzut rożny. Aha. Jak ten Aguero w ogóle strzelił? Patola. Przecież coś powinno wpaść. Ja pierdolę. Ej, nie. Dobrze, że tego o, nie. O, chyba wrócił, bo jego Czech wypiąstkował. A bot tego normalnie by nie wypiąstkował. Dobra, masz te rano. Je, wierzę. I znowu mamy rożnego. I co wy macie z tymi słupkami? No i patrzcie tego Mascherano. Debil. A, no w sumie od Czecha się odbiło to. Nie ma co się dziwić. Mogli rozegrać ten rzut rożny. No kurde, Palacio też się odrąbał akcję. Ale teraz musisz to wykopać, Czech, no nie ma wyjścia. No weź ty, gówniarzu w kasku, wykopuj tą piłkę. Dobrze, podanie dla mnie. Pewnie spalony będzie. Jeszcze na słupek trafił. Yeah. Ale ten Aguero jest naprawdę jakiś dzisiaj nieogarnięty. Nawet na spalonym trafił w słupek. Nie. No nie wierzę. Co on odwala? Wygramy tu i tak. Jak koleś nie wróci, to wygrywamy. Wrócił? Ojebany, wrócił. Trzeba uważać. Mamy przewagę, póki co. Nie możemy jej stracić. Kurde, trzeba było więcej goli strzelać. Może być groźnie.
A nie takie odpały robić. Dobra, masz Czerano. O kurde, i rośnie. Patrzcie, jak to zrobił. Aha. Nie wygrają tego już. Jakby koleś nie awczył, to by jeszcze może ze mną wygrał. A ja wykorzystałem jego głupotę i stwierdziłem, a postrzelam. O kurde, Ferdynand kiepski jego broni, czy blokuje. No kurde, nie możemy mu oddać goli. Łoluju. Dobra, piękne wykopanie. Lavezzi tu się pchało tą piłkę. Dobra. Ale Jesusowi nikt nie zabierze tej piłki. Taka prawda. Dobra. De Michelis, podanie do Aguero. Pięknie tu przedryblował. No nie wierzę! Ja nie mogę, znowu trafił w poprzeczkę. Co za Aguero, debil. Dobra główka, czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki. Broni, ale... Ja nie mogę. No nie wierzę w tego Aguero. No nie mogę po prostu w to wierzyć, że on takie akcje psuje. Dany Welbeck. Spieprzaj mi czarny Welbeck. Jesus Navas. No i znowu Jesus Navas. Ten szybki Hiszpan i nasza. Może być inaczej. Rzut rożny. Co? Nie wierzę, dotknął to obrońca. Dobrze, Caballero. Ale i tak już nie nadrobi tej straty. Dobra, Aguero. Jedziesz tu z jego obroną. Super, no. Odjął. Odlot! Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Dobre, wysokie. Za wysokie podanie, co? O, i... Nie. To już jest absurd. Aguero, musiałeś się wyglebić. Strzeliłbyś jeszcze gola, no. Nic nie strzelił. Psuł mi grę. Kto strzelał? O, Aguero strzelił, ale co z tego? Dobra. Wygraliśmy tak czy inaczej 3 punkty. Koleś awczył, wykorzystaliśmy jego błąd. No i wygraliśmy teraz ostatni mecz. I zależy od tego, czy dostanę się do 5. ligi. To właśnie od tego zależy. I jutro, w niedzielę, będzie ostatni mecz. Jeżeli go wygram, przechodzę do 5. ligi i robię sobie wolne od FIFA do końca tego miesiąca. A jeżeli przegram, no to muszę się dalej starać. Tylko innym składem. A Argentyna już jest bliska do tego, żeby osiągnąć cel. Dobra. Tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z FIFA 14 Ultimate Team. Chyba sobie dopakuję cały skład. Ale nie, Higuain tu nie będzie wchodził, nie ma mowy. Nie, nie, nie. Aguero tu musi być, bo on strzela, ale no dużo też psuje akcji, no. Co ja mam z nim zrobić? Dobra, dajmy mu... Dajmy mu podgłówki. Okej, okay, żeby też ciepał. Lavezzi, oczywiście tradycyjne podania. Żeby robił lepsze. Di Maria to samo w sumie. Okej, okay. Całemu składowi damy. Może nawet wpuszczę tego Totsa za Teveza w sumie wpuszczę. Sorry. Dobra, teraz Palacio, co temu dać? A dryblingi mu damy. Temu też w sumie damy drybling. Muszą, kurde, umieć tu dryblować, bo inaczej będzie kiepsko. Mascheranowi damy... Co jemu moglibyśmy dać? A dajmy mu tempo. Żeby naprawdę tutaj biegał szybko. Ansaldi. Temu co możemy dać? No raczej obrona, bo to jest w sumie oczywiste, że obrona musi być w OP. Czyli tutaj dajemy im tylko obronę. Nie zastanawiamy się, tylko ich pakujemy w obronę. Muszą mieć naprawdę
ogarnięte rzeczy. Bo inaczej no nie dadzą rady. Dobra, tu prawa obrona, też podanie. Okej, no i wszyscy mają po 99 obrony, no to wątpię, żeby się przebili i Caballero. A temu to damy, co my możemy tu dać? Skoro mamy tu 105 kart, to dajmy mu ustawianie się. Jebut. Dobra. No i dobra, to by było na tyle w sumie. Dzięki wielkie za obejrzenie jeszcze raz. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie i trzymajcie za mnie kciuki w jutrzejszym meczu o awans do Ligi 5, bo ta Liga 5 będzie naprawdę już przełomem, gdyż przejdę pierwszych 5 lig. Ale to i tak nie ma znaczenia, bo za chwilę będzie 15, a ja nie będę miał na 15, chyba że jakimś fuksem nazbieram na nią, nie wiem co zrobię. Póki co trzymajcie się, na razie, yo!